into the evening. As you can see, things are dangerous now. We'll probably have to fight some Salamandra with our powered up sword moves. Hopefully that'll be a pretty short fight. Oh yeah, they wanted us to go back to the church at night too. Przecież ci zapłaciłem. Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein. On... on... No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdą, wynocha! Cii, coś słyszę. Jakieś zamieszanie w korytarzu. Cholerni bandyci. Nasłał ich baranina. How would you know who sent them? Well, it says Ram's Meat Bandit right on him, I guess that's how you know. Yikes. Full house. Alright, time for potioning. We should at least have Swallow. Oh, luckily them and their big pointy sticks made short work of most of them. Okay, what's up with this guy? Just wants to blame Coxton, or say something about Coxton. Cholerni bandyci, time to leave. Well, that's it for the looting. Looks like we need to have a word with Ramsmeat. But of course, other business shit gets in the way. Spływaj, koleś! Zostaw tę panią w spokoju. To nie jest żadna pani, tylko kurwa. Kurwy żałujesz? Zanim odejdziesz, przeproś za swe fatalne maniery. Coś ci się we łbie poprzewracało, dziaduchem do żony. Won! Albo cię potnę! A jak już przeprosisz, zgłoś się do kapitana Vincenta i wyznaj mu, że jesteś przestępcą i podłą gnidą. Wyjmij mieczyk, przybłędo. Nie zabijam bezbronnych. Zmarnowałeś swoją szansę. Na niego! Zabiję cię! Alright, come on, move it. I want to see what this new Morning Star does. Looks like it does nothing. Unfortunate. Oh well. More Salamandra jerks. Alright. Check our map. We've got two positions back there. I'll clean them up. Then go see Ramsmeat, then do whatever the next thing is that I've already forgotten. I may not have to handle these guys at all. Sometimes they just get in fights with the dwarves. Oh, stunned! Nice. Milcz, głupiasu. Poszedł! Mam tu sprawę do załatwienia. Spieprzaj, albo zatłukę cię jak psa! Spróbuj szczęścia. Brać go! Yeah, 71 damage on that attack. That was nice. Wynoszę się stąd. More drugs. Oh, a sugar doll. Candy. Cute.
Alright, that's it for the looting, I think. Time to hit up the last business girl location. Oh, I thought it was closer to this side. And you can see, just like the oils that we put on our sword, the blood stays on as well. You guys aren't gonna like this. Hej ty, spływaj stąd! Nieładnie napastować kobiety. Znikaj, póki możesz. Ta pani jest pod moją opieką. W takim razie już jesteś trupem. Watermelon. That is a ridiculous thing for a thug to be carrying. Yeah, we need to be carrying multiple stacks of flint. Alright, good enough. Now we've seen them, so Carmen is on the way to Ramsmeet, so we can tell her that we handled her thug problem. Kiedy umrę? Stare kości. Guess you it's inside the brothel at night. Courtesan Carmen. Wróciłeś. Dzięki za pomoc mamy już spokój. Nareszcie same szefujecie. Zgłupiałeś? Opiekują się nami miejscowe chłopaki. Nie mogli poradzić sobie z tymi cudakami, to wzięłyśmy sprawy we własne ręce. No cóż, wasz wybór. To jak będzie? Mamy tu dla ciebie 200 orenów, chyba że wolisz odebrać zapłatę w inny sposób. We all know how we like to collect. Nie jestem materialistą. Dobra księga mówi, że żadna zasługa nie powinna pozostać bez nagrody. Rozgłoszę w mieście, ile dobrego dla nas zrobiłeś i dopilnuję, żeby każda pracująca dziewczyna usłyszała o tobie. My, kurwy, mamy swój honor i wiemy, jak się odwdzięczyć. To miłe. Raczej trudno cię z kimś pomylić, ale cwaniaków nie brakuje i pewnie któryś będzie próbował podszyć się pod ciebie. Więc umówmy się, że jakby co wręczysz dziewczynie kwiaty. I dziewczyna będzie wiedziała, kim jestem? Bez ochyby, bo sposób jest niezawodny. W mojej długoletniej karierze nie słyszałam jeszcze o przypadku, żeby ktoś wręczył dziwce kwiaty. Alrighty. We'll ask that, I guess, just because it's a strange question. Macie w ofercie jakieś niestandardowe rozrywki? Niektórzy klienci lubią sobie przy okazji zagrać w kości. Kręci cię to? Być może kiedyś skorzystam. Miło cię widzieć. Dice.